Zaczynamy kolejny przykład. Tym razem widzimy, że naszą figurą jest taki dwutołownik, prawda? Klasyczny dwutołownik. I oczywiście naszym poleceniem, zadaniu jest znaleźć położenie środka ciężkości oraz wyrysować centralne osie, osie centralne, prawda? W tej figurze. Czyli takie osie, które przechodzą przez punkt środka ciężkości. Zacznijmy więc od przyjęcia układów współrzędnych, w którym będziemy działać. Oczywiście od razu musimy zauważyć jedną rzecz. Figura posiada oś symetrii, prawda? Zobaczcie, mamy tutaj oś symetrii. Skoro mamy oś symetrii, to nasza oś symetrii od razu jest osią centralną. To trzeba zauważyć, żeby niepotrzebnie nie szukać dwóch współrzędnych środka ciężkości, tylko jednej, prawda? Więc ja od razu wyrysowuję oś centralną i na 100% jestem pewny, że na tej osi, gdzieś na tej osi będzie się znajdował środek ciężkości. Oczywiście dokładną jego lokalizację za chwilę poznamy, przeprowadzając procedurę obliczeniową. Teraz jeszcze muszę przyjąć drugą oś, prawda, w której naszego układu startowego, układów współrzędnych startowych, no więc przyjmę ją sobie po prostu u podstawy naszej całej figury, czyli tutaj sobie przyjmę nasze x, czyli zwykłą oś x, bo nie jest to oś centralna. Tu mamy oś y0, bo jest to oś symetrii i jest to od razu oś centralna, bo na pewno gdzieś na niej jest położony środek ciężkości naszego dwutołownika. Co zrobię teraz? No oczywiście podzielę sobie ten dwutołownik na figury proste, czyli takie, dla których znam położenie środków ciężkości. Więc widzimy tu od razu, że to będą trzy prostokąty. To będzie prostokąt pierwszy, ten podłużny, wysoki drugi, no i stopka u dołu to trzeci. Jakby pas górny, pas dolny i środnik, prawda, tego dwutołownika to trzy prostokąty. I teraz tak. W każdym z, oczywiście znowu jak zawsze, w każdym z tych prostokątów, w jego środku ciężkości wyrysuję ten lokalny układ centralny, prawda? To będzie środek ciężkości pierwszego prostokąta, teraz drugiego. Znowu robię to w skali, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czyli tutaj. Tak, mamy. Jeszcze sprawdzę, czy nie pomyliłem, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, no ciut niżej, o, jedną kratkę niżej. Warto zrobić sobie to w skali, to naprawdę później ułatwia jakby wyrysowanie tego środka ciężkości i poprawia też to jakby nam czytelność tego naszego całego rysunku. I ostatni układ centralny, lokalny oczywiście, i podpisujemy sobie oś centralna Y01, a to oś centralna X01. Szczególnie istotne te lokalne układy centralne będą, jak będziemy liczyć momenty bezwładności, to w kolejnym kursie, prawda? Więc warto już do pewnej takiej nomenklatury, do pewnego opisywania rysunku się przyzwyczaić. To pomaga. Y02, X02 i oczywiście tutaj Y03. I X03. Mamy zatem te lokalne układy centralne zlokalizowane w środkach ciężkości tych małych figur składowych, które tworzą nasz cały dwutołownik. No i teraz co? Zapiszmy sobie wzór na położenie środka ciężkości. Wzór jest standardowy, o z gwiazdką, czyli środek ciężkości ma dwie współrzędne, XS i YS. I teraz tylko zobaczcie. My nie musimy szukać dwóch tych współrzędnych. Dlaczego? No bo patrzcie. Jedną z nich mamy już daną. Dlaczego? Bo wyrysowaliśmy od razu oś symetrii jako oś centralną, prawda? Zobaczcie. Wiemy na pewno, że środek ciężkości będzie leżał gdzieś na osi symetrii, czyli gdzieś na osi Y0. Więc która z jego współrzędnych jest znana? No oczywiście jest znana współrzędna X-owa, no bo jeżeli nasz układ startowy tworzy niebieska oś X i czerwona oś Y0, no to środek, początek tego układu jest w tym miejscu, prawda? Więc widzimy, że skoro środek ciężkości naszego dwutołownika leży na tej osi, no to jego współrzędna X-owa na pewno będzie równa 0, prawda? Tu będziemy mieli 0, a współrzędnej Y-owej my po prostu będziemy szukać, nie znamy jej. Dlatego jedyny wzór, który sobie zapiszemy, to wzór na współrzędną Y-ową. Y-ową współrzędną środka to będzie równe Sx, czyli statyczny moment bezwładności względem osi x przez pole całkowite.
No i zacznijmy oczywiście od wyliczenia pola całkowitego. Pole całkowite będzie równe pole pierwszej figury, czyli 2 razy 10, pole prostokąta, 2 razy 10, dodać pole drugiej figury, czyli 2 razy 14, znowu pole prostokąta, 2 razy 14 i plus pole trzeciej figury, czyli tutaj podstawa to będzie 3, 2 i 3, czyli to będzie 8 razy wysokość, czyli 2 plus 8 razy 2. Wrzucamy w kalkulator i wynik to 64 centymetry kwadratowe. Mamy zatem wyliczone pole całkowite całej naszej figury. Teraz policzmy sobie Sx, czyli statyczny moment bezwładności względem osi x. No i zaczynamy od pola pierwszej figury, czyli pierwszego prostokąta, czyli 2 razy 10. Ja podpiszę cały czas, że to będzie pole pierwszej figury i teraz razy, jeżeli to jest x, to y-kowa współrzędna środka ciężkości pierwszej figury w naszym układzie startowym, czyli y-kowa współrzędna będzie dokładnie tutaj. Odmierzam sobie tą współrzędną. O, tak. Tak, tak, to jest nasze y1 i one będzie równe, zobaczcie, 2, 14 to 16 i jeszcze połowa z dwójki to będzie równe 17 cm, czyli razy 17 cm podpisuję, że to będzie nasze y1. Mamy zatem pierwszą figurę załatwioną, dodajemy drugą, czyli tym razem co? Pole 2 razy 14, 2 razy 14 to jest pole figury drugiej i mnożymy razy y-kową współrzędną środka ciężkości figury drugiej, czyli tutaj sobie oznaczam y2, no i y2 będzie równe ile? 2 i połowa z 14, czyli 7, czyli sumarycznie 2 plus 7, 9. Mamy razy 9, to jest nasze y2, została nam tylko jeszcze ostatnia figura, czyli trzecia, pole to będzie po prostu 8 razy 2, to jest pole figury trzeciej i razy znowu y-kowa współrzędna środka ciężkości tej figury. Tu sobie oznaczam, to będzie nasze y3 równe po prostu 1 połowa połowa z 2, więc razy 1 podpisuję sobie, że to jest nasze y3. No i teraz wystarczy to sobie w kalkulator wrzucić, wychodzi nam wynik 608 centymetrów sześciennych. No i podstawiamy sobie Sx, czyli nasze 608 centymetrów do potęgi trzeciej przez pole, czyli przez 64 centymetry kwadratowe. Ważne są jednostki. Pilnujcie tych jednostek. Chciałbym, żebyście wszędzie używali jednostek. To będzie jakby plusowało później, kiedy będziemy uczyć się o momentach bezwładności, a jeszcze później, kiedy będziemy wykorzystywać te wartości, które tu liczymy, czyli środki ciężkości, później momenty bezwładności w wytrzymałości materiałów, czyli w zginaniu prostym, ukośnym, mimośrodowym i tak dalej, prawda? W metodach Klepsza, Mora. To wszędzie te jednostki będą ważne, więc warto się już uczyć, żeby ich pilnować. Upraszczam, upraszczam i wynik, który otrzymuję, jest równy 9,5 cm. 9,5 cm, czyli mamy tą y-kową współrzędną środka ciężkości. Wyrysujmy zatem drugą oś centralną przechodzącą przez środek ciężkości, który leży, który ma współrzędne 0 i 9,5, prawda? Czyli 9,5, czyli 2, 7 to jest 9, czyli o, dokładnie tutaj w naszej skali. I to jest nasza oś x0, a to jest nasze o z gwiazdką, czyli nasz środek ciężkości, którego szukaliśmy. Oczywiście znowu warto zwymiarować dla późniejszych potrzeb obliczeniowych lokalizację tej osi, czyli 9,5 centymetra. No i oczywiście również za chwilkę wprowadzimy ten nasz dwuteownik do AutoCAD-a i zobaczymy, czy AutoCAD potwierdza nasze
rozwiązanie. Narysujmy zatem nasz dwutorownik. Zacznę od tej półki górnej, czyli prostokąt, pro, polecenie pro. Daję Enter, określ pierwszy narożnik, klikam w dowolne miejsce. Daję sobie W, czyli o, tutaj wybieram z menu, albo klikam sobie tutaj bezpośrednio, albo zawsze, zobaczcie, ta niebieska litera, ona pokazuje, która z liter wywołuje daną komendę. No to w obszarze O, w wymiarach W, a w obrocie B. Ja wymieram sobie W, więc wymiary. No i pierwszy to będzie podstawa, czyli 4, 2 i 4 to będzie 10, wysokość 2. No i gdzieś tam klikam sobie, ok, mamy. Teraz tak, od środka tego naszego, tej naszej półki narysuję sobie linię, linia Enter, pierwszy punkt, łapię symetrię, o, cyk, i wskażę tutaj długość równą 14 w dół, 14, Enter, prawda? Mam tą linię, odsunę teraz tą linię w prawo o metr i w lewo o metr, uzyskam wtedy średnik o szerokości 2, przepraszam, o metr, o centymetr, uzyskam wtedy średnik o szerokości 2 cm, daję sobie odsuń, polecenie OD, wpisuję oczywiście z klawiatury, Enter, określ odległość odsunięcia, potrzebuję 1, więc wpisuję sobie 1, daję Enter i wybierz obiekt do odsunięcia, o to nas pyta AutoCAD, wskazuje, kierunek odsunięcia mam wybrać, no to raz w lewo, drugi raz powtarzam i teraz w prawo, prawda? Mamy zatem Escape, mamy narysowany średnik, teraz narysujemy sobie półkę dolną, znowu w polecenie Pro, pierwszy narożnik, określam, polecenie, komenda W, wymiary i znowu będę miał 3, 2 i 3, czyli będzie 8, potem 2, Enter, klikam sobie gdzieś tam, zaznaczam nasz prostokąt, teraz taki można powiedzieć knif, chytam sobie go tutaj, o, zobaczcie, najeżdżam, on, czyli to jest dokładnie środek tego odcinka, prawda, klikam, on się pod, znaczy nie klikam, jeszcze tylko najeżdżam, on się podświetla na czerwono, klikam, daję spację i to pozwala mi nim przesuwać, no, drugi raz spacja to obrót, trzeci raz rozciąganie, czwarty raz znowu obrót, prawda, i tak dalej, tak to działa. To takie szybkie wywoływanie paru komend. Tak można sobie to zrobić spacją, prawda? Po najechaniu na ten punkt niebieski. I teraz sobie tutaj przesuwam, o, i cyk, mam umieszczoną półkę dolną. No teraz oczywiście tą linię pomocniczą mogę usunąć. Tutaj daję sobie utnij, UT, Enter, jeszcze raz Enter i ucinam do najbliższej krawędzi, tutaj i tutaj. Mam nasz dwutorownik narysowany, zmiaruję go sobie teraz, sprawdzę, czy nie pomyliłem, to też warto robić. WL, wymiar liniowy, Enter, początek pierwszej linii wymiarowej, CAD mnie pyta, więc wskazuję tutaj, początek drugiej linii pomocniczej wymiarowej, tutaj, mam 10, prawda? Daję sobie Enter, czyli powtarzam poprzednią komendę, początek pierwszej linii tutaj, drugiej tutaj, mam 2, ok, znowu Enter, tutaj będę miał tak, tak, 14, gra, daję Enter, powtarzam poprzednią komendę, tutaj 2, Escape, znowu Enter, poprzednia komenda wywołana, czyli znowu i 8, więc wszystko mi gra. To mogę sobie skasować, Delete i teraz nasze polecenie region, to już wiemy jak ostatnio tworzymy region, czyli powierzchnię z tej ramki. Wybieram wszystkie obiekty, daję Enter, mamy region. Teraz co? Teraz przesuwam sobie układ współrzędnych. Tam, gdzie myśmy go ustalili, czyli tak, mieliśmy oś symetrii, więc tutaj, o, łapiemy sobie symetrię, a oś X u podstawy, prawda? Tak jak to sobie na początku ustaliliśmy i jak działaliśmy w tym. No i pozostaje polecenie ParamFis, parametry fizyczne. Mamy już podpowiedź z AutoCAD'a, ParamFis. Wskazujemy sobie obiekt, dajemy sobie Enter. No i zobaczcie. Mamy okienko w AutoCADzie, które nam mówi, że 0 i 9,5 środek ciężkości, czyli wszystko nam się zgadza. Po X 0, po Y 9,5, czyli dokładnie tak jak sobie wyliczyliśmy. Jeszcze mamy tutaj oczywiście pole powierzchni, które też się zgadza, 64 cm kwadratowe, bo rysowaliśmy w centymetrach. Także mamy potwierdzenie, że to co policzyliśmy jest w 100% tak dobrze. No i możemy sobie przejść do kolejnego przykładu.